Naszym gościem jest snajper GKS-u Tychy Patryk Nikita. Witamy serdecznie. Witam. W premierowym spotkaniu sezonu 13-14 w delegacji pokonujecie warszawską Polonię 3-2, wyprowadzając wynik z 2-0 na 3-2. Jak skomentuje Pan przebieg tego spotkania z perspektywy Murawy? Znaczy, wydawało nam się z boiska, że dobrze wyszliśmy w spotkanie. Chociaż no, Polonia wykorzystała dwa stałe fragmenty gry, o których wiedzieliśmy, że będą bić na krótki słupek, rzut rożny, no i Michał Bajdur ma dobre uderzenie z rzutu wolnego. Daliśmy się zaskoczyć, ale wierzyliśmy do końca, że możemy wyciągnąć ten wynik. No i w przebiegu meczu udało się i później już wiadomo, chcieliśmy jak najbardziej przetrzymać ten wynik. No niewątpliwie pierwsze 20 minut to całkowita dominacja Polonii. Dość powiedzieć, że gdyby Paweł Tomczyk wykorzystał jedną ze swoich sytuacji, no ciężko by było Wam się podnieść. Jak Pan to tłumaczy, ten początkowy okres spotkania? Znaczy analizowaliśmy Polonię, wiedzieliśmy, że będą grali za linię obrony piłki na Tomczyka. Mieliśmy to przygotowane, daliśmy się właśnie raz po rzucie wolnym. Michał Grudniewski ze swojej połowy ustawił piłkę, dał, można powiedzieć, za linię obrony. Prawie udało się Tomczykowi strzelić. Na nasze szczęście no, nie strzelił i odwróciliśmy los spotkania. Ma Pan niewątpliwie bardzo duże doświadczenie na poziomie zaplecza Ekstraklasy. Zatem jak ocenia Pan Polonię w swoim premierowym spotkaniu na tym szczeblu? No powiem szczerze, że zaskoczony jestem. Cieszę się też właśnie, że Polonia wraca do pierwszej ligi i życzę im jak najlepiej, bo uważam, że jak najwięcej drużyn powinno być na poziomie centralnym na Mazowszu. Uważam, że jest potencjał w tej drużynie, bo analizowaliśmy też mecze z drugiej ligi. Fajnie ta drużyna się prezentowała, dobrała też dobrych zawodników. Myślę, że w przebiegu całego sezonu mogą być groźną drużyną. Mhm. Spośród zawodników z tych nieprzypadkowo poprosiłem rozmowę akurat z Panem, pamiętając fakt, że zanim trafił Pan do warszawskiej Agrykoli, swoje pierwsze kroki swojej bogatej karierze piłkarskiej stawiał Pan na Konwiktorskiej, konkretnie na popularnej Saharze. Czy są jakieś wspomnienia z tamtego czasu? No właśnie dzisiaj jak przyjeżdżałem, to właśnie chłopaki pytali, jak to tutaj było wcześniej, bo wiedzieli, że grałem tutaj, właśnie opowiadałem wszystkim dookoła. Rodzina też była na meczu, bo można powiedzieć, że tutaj się wszystko zaczęło. No. Miałem 6 lat, poszedłem na pierwszy trening, właśnie pamiętam do trenera Pawła Paradowskiego jeszcze. Kolega z przedszkola mnie namówił, poszedłem, no i do tej pory gram w piłkę i można powiedzieć, że tutaj tak można powiedzieć raczkowałem i później zmieniłem otoczenie na Agrykolę Warszawy. Z tym bardzo panu dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia na piłkarskim szlaku w przyszłości. Dziękuję bardzo i powodzenia.